Grubszy przelot podcast. Zapraszają Paw i Kuba F. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku tego wspaniałego podcastu pod tytułem Grubszy przelot. Witają Państwa Paw i Kuba F i Mateusz Bulsjasz. Dokładnie tak. Mateusz Jarząbek, pseudonim Bulsjasz, pochodzący z Leszna, multiinstrumentalista, producent muzyczny, wokalista, tiktoker, połowa duetu The Bullseyes. I do tego wielki fan psów i kotów. Piesy, piesy, uszy, łapki. Tak jest, wszystko się zgadza. Dziękuję, że padłeś, mój drogi. Również wam bardzo dziękuję za zaproszenie. A troszkę to trwało faktycznie, no bo gdzieś tam pierwsze podejście robiliśmy już jakiś czas temu. No. Tak, no właśnie gadaliśmy o tym przed nagraniem, że jeszcze jak stare studio było, to już były pierwsze podejścia. O studio to wtedy wyraziłem jak największą chęć. Dlatego dziękuję. Może jakbym jeszcze poczekał chwilę, to byśmy się widzieli na szczycie jakiegoś budynku albo coś. To... Jest taka szansa. Trzymamy kciuki tak za samych siebie. Ważne, że nie na szczycie góry. Dokładnie. Przecież wszyscy spotkamy tam się, jak to mówi klasyczek. Tak jest. Natomiast to może co, zgodnie ze sztuką geneza znajomości? Dawaj. Śmiało. Jeśli dobrze łączę kropki, to studia, nie? Tak jest. No. Tylko, że ty psychologia, ja dziennikarstwo. A właśnie, ale mieliśmy wspólne wykłady razem. Jakoś, albo nie. Warsztaty, albo... A tu cię zaskoczy, mieliśmy wspólne wyjazdy integracyjne. No właśnie. Nie pamiętam skąd, ale wiem, że okej. Tak, tak to wyglądało. No, bo były, samorząd robił takie wyjazdy, pamiętasz, MOPy, tak, LW tak, i tak dalej, tak, nie? Tak. A ja walecznie jako jedyny przedstawiciel dziennikarstwa jeździłem na te wyjazdy dla psychologii. No i to okay. Tak, nawet w jakiejś pokoju chyba razem byliśmy, coś tak. Może tak... być, no. To... Ja pamiętam, że był do wyboru, że albo się budzić rano i chodzić na jakieś zajęcia właśnie z wychowania fizycznego, albo zaliczyć dwa wyjazdy i masz cały SMS zrobiony. I to był dobry wybór. Czyli to w takim razie mówisz jednak o WF-ie chyba, bo WF-owe też mieliśmy. Tak. A ja myślałem, okej, dobra, no nie, w każdym razie... Aha, no bo widzisz, nie, to ja chyba na te integracyjne, to ja bardziej te WF-owe. Na jednych i drugich była integracja. No właśnie. Ale też pamiętam, że wtedy trochę gadaliśmy już o temacie muzyki, bo tak sobie zakodowałem właśnie ten cały temat, że coś z muzą już wtedy działałeś, nie? Tak. Ty również pamiętam, to tak przez znajomych było, że właśnie... Coś było, że jakiś label cię podpisał, pamiętam. Było. No. Dawno temu. Teraz wiemy, że to nie, wiesz, z perspektywy czasu wiesz, że to nie jest rzecz zmieniająca życie, ale z perspektywy młodego muzyka myśli, że no, już od stadionu jest jeden krok, nie? Tak. Wtedy tak człowiek myślał. Natomiast w Polsce często to jest bardziej show niż biznes. Mhm. Ja musiałem jednak skupić się na biznesie, natomiast wy za to postawiliście na show i robicie dzięki temu biznes, obaj panowie. Natomiast, no właśnie, jakbyś mógł powiedzieć, jak bardzo muzyka wpłynęła na twoje życie? Kurczę, ciężko mi powiedzieć, bo nawet nie wiem, kiedy to się tak naprawdę zaczęło z tą muzyką, ale wydaje mi się, że to jakoś z domu wyszło. Tata był gitarzystą i to jakoś tak... Żeby niektórzy ludzie pytają, kiedy to się zaczęło, ale im dalej dłubię, tym się okazuje, że już tam w wieku 13 lat zacząłem jakieś piracić pierwsze programy na komputer, jakieś, nie wiem, Free to Loops, jak to jeszcze się FL Studio nie nazywało, to jakieś właśnie pierwsze podchody pod to. Później zaczęła się jakaś fascynacja, turntablizmem, ty znasz doskonale temat, ale skreczowanie gramofony i tak dalej, to był od jakiegoś tam 16 roku życia w górę. Później stwierdziłem, że dobra, te gramofony takie spoko, ale pojawiła się gra Guitar Hero i jakoś tak mi się te utwory spodobały, że stwierdziłem, że teraz będziemy grać rocka, ale nigdy nie miałem 5 znajomych, którzy grali, a ja nie umiałem na niczym grać, tylko na tym przy tym komputerze, no to jakoś później się zafascynowałem, że są takie duety rockowe, pojawiły się White Stripes. Pojawiło się Black Keys. The Kills i tak dalej. I miałem takiego właśnie Darka przyjaciela, który przychodził do mnie do domu grać na taty gitarach. No i ja z moimi umiejętnościami piracenia oprogramowania i on ze swoimi umiejętnościami grania na gitarze jakoś tak się skumaliśmy i stwierdziliśmy, że sobie będziemy takiego minimalistycznego, chwytliwego rocka robić. To się rozwinęło. Później to jest taka już... bardziej aktualna historia, no to jak po COVID-zie było mi smutno, bo mi się związek rozpadł przez COVID-a, to jakoś tak upodobałem sobie te krótkie treści tiktokowo-reelsowe, jeszcze chyba wtedy nie było tak naprawdę i zacząłem wykorzystywać ten
talent muzyczny do tego, żeby robić jakieś takie właśnie śmieszne treści, co też mnie zawsze jakoś fascynowało, bo komedią to się bardzo jarałem i oto jesteśmy, no. Jaki wpływ miało na moje... No właśnie taki, że na każdym elemencie tego życia gdzieś ta muzyka była, ale chciałbym powiedzieć, że to mi pozwala mi się jakoś tam wyżyć artystycznie. Nie, to jest po prostu fajne, ale więcej nie wiem, co powiedzieć dalej. Okej. Chciałem tutaj jeszcze, no bo właśnie, bo poruszyłeś kilka wątków, które jakby trochę wybiły mnie z rytmu, miałem jakoś to w miarę poukładane, ale to... no bo też wiesz, jakby aktywność wokalna jest dosyć specyficzna sprawą, przynajmniej tak się wydaje. W sensie, że wiesz, to, że ktoś sobie myśli, okej, jaram się muzą, słucham dużo muzyki i coś tam popróbuję robić muzykę, ale tak jakby wejście w etap taki, że ktoś zaczyna... U wszystkich najczęściej zaczyna się od rapowania, nie? W sensie, no bo albo od robienia bitów, nie? Tak. Zależy się, po której stronie jesteś, no. Tak, ale my sobie z Pawłem kiedyś tam na przykład rapowaliśmy i pytanie jest takie, bo ja nie wiem, czemu ja to zakodowałem, ale pamiętam, że jak wtedy gadaliśmy o muzie, to tobie chyba bliższe serce było hip-hop, znaczy rap. Tak, bo to było na świeżo jeszcze z tymi... Trochę ten temat tych gramofonów wygasał, a skreczowanie zawsze jakoś tak było blisko hip-hopu. Później przez takie zespoły jak Justice... Powrót Daft Punk. Wraca ta elektronika i to też były początki dubstepów, końcówka drum and bassów i te nurty się jakoś tak przenikały. Chyba pojawia się też grime w rapie, czyli w sumie taki kurde drum and bass z rapem. I na fali tego jakieś takie coś zaczęło się we mnie zmieniać. Pojawiały się dropy, gdzieś ten rok, no to już w sumie się nawet pogubiłem, ale też... Zaczęło się od rapu. W sensie, gdzie też przychodziły ziomeczki, jakiś beat skradzionych sampli z jakiegoś forum. Jeden próbował rapować, drugi próbował rapować. No. Klasyczek. No my też to przerabialiśmy u nas na osiedlu. Rapowanie, nagrywki, freestyle. Tak, klasyka gatunku. No. Tak jest. A najgorzej ze ścianą rodzice, którzy nas słuchują tych wspaniałych, ambitnych tekstów rapowych. Była taka jedna sytuacja, pamiętam jak... To miłość do dziecka jest miłością patologiczną, więc... Coś w tym jest. Była taka sytuacja, że ja u Kuby jakąś zwrotkę na freestyle'u nagrywałem bardzo wulgarną. Ale taką skrajnie, nie? Że taką już okropnie. To przy tym to jest, wiesz, kultura topowy to top, poziom jamy zła i tego typu projektów. I niestety twoja mama słyszała doskonale to, co nawijałem wszystko. Ale nie przeszła, nie przerwała, bo wiedziała, że take trwa. Dokładnie. No widzisz, jednak no. Sztuka ponad wychowaniem. Dokładnie tak. To my mieliśmy taką samą sytuację, to nawet nie tak jak zaczynałem, tylko gdzieś tak pomiędzy inni znajomi się okazało, że chcą, znaczy przyjaciele chcą wejść w nurt hip-hopowy i zaczęli pisać teksty i raz się zdarzyło tak, że właśnie oni mieli taki duży, pełny dom, duża rodzina i tak dalej, ale dosyć cienkie ściany i akurat napisali taki utwór, że jest takie totalne przeciwieństwo, że nie jest taki niegrzeczny, tylko właśnie taki bardzo grzeczny i akurat kumpel tak kładł bardzo grzeczny, bardzo grzeczną zwrotę. I akurat tata jego wszedł, tak zerka i tak słucha, jak on to mówi, ładnie, ładnie. Tam jak on, tato, nie, nie! Okej, ale tak, żeby ułożyć jakby tak sobie step by step te wszystkie elementy, czyli tak, w twoim planie życiowym jest psychologia, która się pojawia. Tak. Bo tak próbuję jakby dojść jakby właśnie krok po kroku od momentu, kiedy jakby miałeś jakby jakiś plan związany ze studiami, po moment, w którym jesteś teraz i no pewnie też zaraz sobie porozmawiamy o tym, czy już żyjesz jakby z tego, co się wiąże z influencer marketingiem i tym podobnymi działaniami. Więc jaką ty miałeś specjalność na psychologii? Właśnie marketing. I później user experience. I to bardzo, bardzo ładne pytanie zadałeś, bo jak tak się doszukuję, to gdzieś końcówka gimnazjum, bardzo często z tatą oglądaliśmy po nocy telewizję i jakoś tak zauważyliśmy, że na Polsacie i na TVN-ie i tak dalej, te reklamy są drapieżnie długie do dzisiaj i siedzieliśmy i zaczęliśmy je komentować i jakoś tak, nie wiem, jakoś mnie to tak zainspirowało, że takie fajne, że przecież później gdzieś się dowiedziałem, ile taka reklama kosztuje. W sensie, ile kosztuje jednorazowa emisja. Jakoś tak mi to utkwiło w głowie, że to są tak potężne pieniądze, takie niewyobrażalne, że jedna kampania czasami kosztuje tyle, co ludzie w życiu nie zarabiają, nie? Jakie nakłady środków na to idą na to, żebyś skonsumował tego 15 czy 30-sekundowego spota. Jakoś to mnie tak zaczęło jarać. I stwierdziłem, że fajnie by było być tego częścią w jakiś sposób. Jakiś właśnie taki...
to, że ktoś próbuje skompresować jakąś wartość i wpłynąć na ludzi z jakimś komunikatem, coś jest w tym seksownego i stąd już chyba nawet przez całe liceum gdzieś się ten marketing pojawiał, że gdzieś w tę stronę chciałbym iść, no i później się okazało, że jedyną w sumie uczelnią, która tam tak naprawdę ma to ogarnięte, nie na zasadzie takiej, że idziesz na uczelnię i marketing to jest takie, że wszyscy, co się nie dostali, gdzie indziej idą na marketing. Takie było jakieś... Tak. Więc to była jedyna uczelnia tutaj w okolicy, gdzie ten marketing był tak naprawdę wyłożony jak powinien. No i stąd ten wybór, to wszystko. No. Cała ta ścieżka, no, ona pięknie mnie doprowadziła do tego momentu, w którym jestem, bo te wszystkie umiejętności marketingowe, ta intuicja, którą sobie jakoś tam wykształciłem, ta pasja do tego, plus to grzebanie przy komputerze, które było obecne od momentu, jak tylko ten komputer dostałem, one się jakoś pięknie łączą w ten format, które prezentuję teraz. To są tak jakby te wszystkie umiejętności, które przez lata nabyłem, skompresowane w 15 do 17 sekundowy klip i wypchnięte dalej i się okazuje, że to i chwyta i można to spieniężyć i dobrze tak być takim nośnikiem krótkiej radości w czyimś życiu. No. Okej, okay, bo to jeszcze cię tak zapytam, bo jeśli chodzi o TikToka i moment wejścia, bo mu powiedziałeś, że właśnie po tym okresie pandemicznym jakby też szukałeś jakby trochę pomysłu na rozrywkę, ale właśnie mając już to podłoże, taki background marketingowy, to było tak, że stwierdziłeś, okej, okay, obserwuję sobie to środowisko, widzę co chwyta, co może pójść wiralowo, co może nie pójść i tym case'em jakby budowałeś to, czy wrzuciłeś sobie coś, z czego miałeś bekę i przy okazji zażarło? No właśnie, czy to był pełen spontan, czy to było rozplanowane? Znaczy to... Zanim ten TikTok się pojawił, to już z Darkiem mieliśmy pierwsze podejście do promocji zespołu, do pierwszych singli, które nagraliśmy i właśnie z tą promocją tych singli, w ogóle jakiegokolwiek promowania muzyki, bo już się powoli robiło ciężko z promowaniem muzyki, w sensie to tak... Każdy młody mózg myśli, że jak coś wyda, to nagle się świat załamie, później są znaki zapytania, później jest arena, nie? Grasz na stadionie. No, życie bardzo szybko weryfikuje, że jesteś w tak dużym szumie z innymi artystami, no, że musisz jakoś coś tam, komunikację trochę podkręcić, żeby się wyróżnić, bo do internetu dostęp ma każdy, utwory może nagrywać każdy i tak dalej. No i zacząłem się interesować tym właśnie marketingiem muzycznym, stricte marketingiem artysty i jakoś tak właśnie obserwując bardzo dużo dobrych praktyk, właśnie zaczynał popularyzować się hip-hop, a w hip-hopie było w tym nowym nurcie rapowym taki właśnie spontan, takie coś takiego, że to, na co patrzysz, jest brzydkie, ale komunikat, jaki za tym idzie, jest taki, że ktoś ma po prostu, jest fajny, jest taki potężny, nie? Taki ma wszystko gdzieś, jest taki, nie chcę użyć słowa alfa, bo to jest złe słowo, ale taki no, bezczelnie fajny. I gdzieś doszedłem do tego, że kurde, gdzieś ci ludzie, ludzie ogólnie nie znają się na niczym. Ja się nie znam na niczym, znam się na jakimś, nie wiem, promilu, a nawet promilu promila rzeczy, które są dostępne dookoła, ale ludzie są świetni, to wiemy jako dziennikarze i psychologowie, w wyłapywaniu fałszu jakiejś autentyczności, nie? Że bardzo często się mówi, lubię tego, bo on jest prawdziwy. Bardzo często to jest kreacja, ale to jest tak dobra kreacja, że jesteś w stanie to uwierzyć, nie? I gdzieś zacząłem sobie myśleć, okej, okay, to jeśli taki spontan działa, no to spróbujmy zrobić coś, co mnie naprawdę bawi i wykręcić to na takie 200%. I to się udało. Ja właśnie chciałem zapytać dalej o zespół The Bullseyes, bo to mnie bardzo ciekawi. Czyli wasza przygoda zaczęła się od tego po prostu, że Darek grał na gitarze. Tak. A ty grałeś na pirackim oprogramowaniu. Tak, i głównie to w ogóle była taka droga, że ta gra Guitar Hero, ona miała taki swój odpowiednik piracki na kompa, no bo nie było tych... Znaczy był Guitar Hero na kompa, ale to było trochę coś innego. Nazywało się Fresh on Fire, nie wiem kto... Było, gdzieś, tak jest, okej. Okay. I ja zauważyłem, grzebiąc w plikach tej gry, że utwory, które tam są wrzucone do tej gry, one są multitrackowo nagrane, bo chodzi o to, że jak grasz na perkusji w grze Guitar Hero, to jak przestaniesz grać na perkusji, to nagle perkusji nie ma. Tak sobie to pięknie zaprojektowali. Nie? I zauważyłem, że te traki, one są osobno wgrane w foldery po prostu. I zacząłem wyciągać tą perkusję i zauważyłem, że taki kontroler MIDI AKI MPD24, który kupiłem swego czasu, pewnie wszyscy znają ten sprzęt, miał dołączony taki darmowy pakiet BFD Drums i to były takie realnie brzmiące bębny. No ja sobie podkładałem te bębny pod te pady, grając do tych utworów z wyciętą tą perkusją. No i to jakoś jeszcze bardziej podkręciło tą fascynację, tą muzyką rockową, jak się próbowałem tych patternów nauczyć, później się okazało, że to w ogóle trochę nie jak w hip-hopie, to jest tak prosto, takie ma to jakieś tam te solówki, to było bardzo blisko tego skreczowania, tego showmeństwa, jakoś to tak właśnie
poszło w tę stronę, więc pierwsze rzeczy, które z Darkiem nagrywaliśmy, wyglądały tak, że on grał na gitarze do mojego psypuka. Okej, tak, czyli od finger drummingu do prawdziwego dokładnie drummingu. Tak, dokładnie tak, a później wskoczyłem gdzieś w międzyczasie. Okazało się, że pięknie to w mózgu człowieka działa, że jak wskoczyłem za prawdziwą perkusję, to wystarczyło tylko przyzwyczaić się, że coś tam naciskasz nogą i jakoś to się tak płynnie bardzo przekształciło. Kurczę, widzisz, u mnie właśnie to nie jest płynne, bo powiem ci, że ja nie mam problemu na przykład z wystukiwaniem perkusji na samplerze, ale przeniesienie tego na żywą perkusję to już trzeba jakąś taką koordynację mieć. A czy wiesz, kwestia chyba bitu mocno, bo są, jak patrzę na takich perkusistów, kojarzysz Daru Jones? Tak, no. No to on jest genialnym hip-hopowym. On gra takie JD-love bity, nie? Taki, kurde, ten swing, taki niby naturalny, ale to jest naturalny swing z MPC-ty, nie? Tak, taki pijany groove, tak zwany. Tak jest. I on to gra perfekcyjnie. Do tego stopnia, że te firmy płacą mu za to, żeby on swój taki, że nie równa do siatki, on nagrywa swój swing i oni sprzedają jego swing jako preset, tak. Nie? No i to są bardzo trudne bity, których w życiu bym też nie zagrał, więc myślę, że to kwestia, wiesz, to rockowe, to jest takie rączka idzie z nóżką, wiadomo, no tak. Tak później trochę Red Hot Chili Peppers, to trochę funk, to też jest takie bardziej, ale grać takie automatyczne bity, to jest chyba bardzo ciężka rzecz, tak? Nie potrafię, więc może tu jest jakiś, wiesz, taki możliwe. Czyli, no ale poczekaj, bo zaczynaliście, tak jak mówisz, gitara plus program. MPD-24. Tak. Ale czy to już od razu były rockowe brzmienia, czy tak, może właśnie... Tak, bo Darek od samego początku tam na gitarze, on się z kolei jarał metalem progresywnym, więc on grał coraz szybciej, coraz więcej, tam Lot Szmiela, 230 BPM i tak dalej. Więc on w tę stronę i ja mu tutaj mówię... ja mu mówię z kolei, że chodzi o takie proste, że coś tam, wiesz, no i tak jakoś, tak to żeśmy pokąpili. To było, od razu było rockowe, nie było, że tam hip-hopy czy coś, nie. Okej, bo jak na przykład sprawdzałem wasz opis na Spotify, to tam jest napisane, że wplatacie trochę EDM-u na przykład do tego, co robicie. Tak, to, w sensie tak jakby produkcji EDM-owej, czyli utwory są bardzo skompresowane, nie ma takich pustych przejść, refreny są mocno wystakowane, że produkcję staramy się robić według takich standardów top 40, że wiesz, że jest ten hook, jest ten refren, nie ma zbędnych ceregieli, do sedna i nara. No natomiast brzmienie gitar, brzmienie bębnów, wszystko, no to jest takie rockowe jednak, no wszystko. Nie? Jasne, jasne. Jeszcze zauważyłem, oprócz tego, że w tamtym roku mieliście okazję grać w Jarocinie. Mhm. To jest bardzo duże wyróżnienie na polskiej scenie. Wygraliśmy, oni mają taki konkurs Rytmy Młodych, to jest na dzień przed festiwalem, taki wybierają z 800, czy tam ilość kapel, wybrali kilka, a potem ludzie głosowali i całe szczęście oni z tego, co ludzie głosowali, to była tylko sugestia dla jury, bo jak to jest z głosowaniami internetowymi. Okay. Jury nas wybrali, potem zagraliśmy i potem jury nas wybrało jako zwycięzców. No bo taki myk, że my myśleliśmy, że nie wygramy, bo mieliśmy potężny fuck up na scenie. Coś tam technicznie się porąbali przy przepince i zaczynając utwór, mam normalnie klika w uchu, żebyśmy się tam z Dariuszem synchronizowali i ja tego klika nie słyszę, a słyszę wszystko inne, no to stopujemy coś tam, szybko tam próbujemy zaradzić, ja już myślę, dobra, no to padaka, nie, bo już jeden utwór musieliśmy wyciąć z show. No to my mieliśmy taką opcję, że my mieliśmy jechać na Łotwę zagrać 3 koncerty na Łotwie. I pomyśleliśmy, że dobra, że jeśli jest szansa, że wygramy, no to jeszcze się postaramy jakoś wrócić. Nie wiem, jak to zrobimy, na 3 zmiany będziemy kierować samochodem, ale spróbujemy wrócić. A tu już, jak już zagraliśmy tego seta, to już dobra, nie ma co wracać, jedziemy, powiedzcie tam wszystkich, że będziemy, nic nie będziemy przekładać, nic nie będziemy, no i w połowie trasy na Łotwę dzwonią do nas, dzwoni do mnie moja dziewczyna, Aurora, która zajęła drugie miejsce na Jarocinie, że no nie was tutaj wołają, żeby na Łotwę pojechaliście. No. I się okazało, że możemy zrezygnować z części nagrody, czyli nagrodę pieniężną zatrzymaliśmy, a nagrodę występu na głównej scenie mogliśmy przekazać osobie, która, wykonawcy, który naszym zdaniem na nią zasłużył, ale i tak za rok, czyli teraz, możemy wykorzystać ten element tej drugiej nagrody, zagrać na głównej scenie, więc to tak była sytuacja. Ja mówię, że jeszcze im się nie zdarzyło, żeby chłopak i dziewczyna zajęli podium, a druga rzecz, że wygrali, a se pojechali w kolejne. To jest takie rock'n'rollowe. Trochę rock'n'rollowe, no. I okazało się, że podobno właśnie to jest informacja dla młodych muzyków, jeśli nas oglądają, mam nadzieję, że mnóstwo, to okazało się, że przez ten fuck up i to, jak sobie z nim poradziliśmy, to był główny wyznacznik tego, że jesteśmy profesjonalni i że jesteśmy gotowi na wielką scenę, więc to czasami... I w tym roku... W tym roku, tak, na dużej scenie w piątek.
Tak, jako jeden z pierwszych koncertów, bo tam 15:30, coś takiego. Jasne, ale to i tak, wiesz, w CV-ce odhaczono taką pozycję. Jedna chyba z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o muzykę. No, ciężko chyba, w muzyce rockowej ciężko jakiś taki większy wyznacznik. Nie wiem, tam Woodstock ma tego Złotego Bączka, no ale to jest tak już bardziej dla... Trochę wyżej trzeba być jednak, chyba, wydaje mi się. No. Ale pominęliśmy jedną bardzo ważną rzecz, o której zacząłem mówić na początku, w kontekście tego, jak u kogoś się pojawiają tendencje do tego, żeby być wokalistą potencjalnie. Mhm. I mówiłem o tym rapie i rapowaniu. Natomiast tutaj pominęliśmy fakt, że jesteś również wokalistą w zespole, tak. Razem z swoim kolegą. Obaj jesteście aktywnie wokalnie, prawda? Tak. To jakoś też się tak na spontanie... Bo gdzieś od tego rapu się zaczęło... Później mieliśmy już ten nagrane, te bębny, to gitara, no wiadomo, że muzyka instrumentalna nigdy nie będzie tak angażować jak muzyka wokalna, znaczy nie, rządzi się trochę innymi prawami, ale w roku wiadomo. Jakoś tak gdzieś tam w którymś momencie nagrałem, Darek powiedział, że całkiem spoko, się z kolei wstydził śpiewać, teraz już się na szczęście rozśpiewał, więc ja się mogę zająć perkusją, ale no jakoś tak to wyszło w międzyczasie, że nie brzmi to najgorzej, jest okej. Później odkryłem, że to jak artysta brzmi, to da się dosyć mocno podkręcić programy. I tu nie chodzi o autotuny, bo o tym jeszcze nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale że te pogłosy, nagranie kilka wokali naraz, zestakowanie czterech wokali, niedorównanie ich do siebie, że to robi to, co znam z płyt. Wiadomo, że tam gdzieś są jakieś fałsze, ale ta taka jakość, pozorna jakość gdzieś tam jest do zakombinowania. No i gdzieś w międzyczasie też trochę się wokalnie rozwinąłem, więc już nie jest tak źle i jakoś tak to zostało. To ja mam takie pytanie trochę laickie, ale czy na przykład granie na perkusji i śpiewanie jednocześnie to jest jakby dodatkowo jakiś trudniejszy skill niż powiedzmy jedno i drugie osobno? To co na pewno mi się wydaje. Tak, awaria ludzkiego mózgu i niedoskonałości prowadzi do tego, że któreś z tych czynności musisz automatyzować. Człowiek bardziej zauważy, że gorzej śpiewasz niż że gorzej grasz. W sumie, chociaż my z Darkiem jesteśmy duetem, tak jak ja się wywalę na perkusji, to bardzo słychać. Więc nie powiedziałbym, że to jakoś specjalnie trudne, no ale musisz zautomatyzować to granie, musisz bardzo dobrze znać ten numer, który grasz, żeby zacząć sobie śpiewać. No i te numery są tak pisane, że jeśli ja śpiewam, to nie kombinujemy, że bębny są jakoś tak... Że gram takie rzeczy, że nie mogę gdzieś tutaj pomiędzy wcisnąć tego wokalu, bo to wszystko sobie trzeba w mózgu poukładać, bo czasami na taką sylabę śpiewasz, że aż ci się ta ręka gdzieś tutaj chce omsknąć, więc jak to dobrze sobie zautomatyzujesz, to gdzieś tam i ładnie zaplanujesz, to jest okej. Okay. Tak jak Phil Collins. No, a wiecie, jaki jest kurde problem, to wy jesteście z branży audio, powiedzmy, to wiecie, o co chodzi, ale ostatnio chcieliśmy, no bo śpiewanie i granie na perkusji wiąże się z tym, że gdzieś ten mikrofon musi być, nie? Fajniej wyglądałoby, gdyby go nie było, no, ale on się jakoś gdzieś ten, no wykombinowaliśmy, są takie specjalne mikrofony, które, on się ultrakardioid, jego specyfikacja łapania się nazywa i... One są zazwyczaj pod tomy od bębnu. Chodzi o to, żeby łapał tylko toma, a nie tam ten cały hałas, który jest dookoła. No i one są spoko do takich właśnie wokali perkusistów. Tylko właśnie kombinowaliśmy, że dobra, to może headset, tak? Phil Collins, nie? Że wiesz, gdzieś tutaj sobie ukryć, mam długie włosy, to nie będzie widać. No niestety nagle się skumałem też, do czego Phil Collins jak gra to In The Air Tonight, grał i miał ten headset, to dlaczego te bębny nie miały blach? One mają tylko, on robi to przejście na tomach, gra ten beat, taki tylko stopa werbel. Tak. Właśnie dlatego, bo w tym mikrofonie jest wszystko. Nawet jak jakaś firma podobno robi taki, że bardzo się tylko skupia na tym, co wychodzi z ust, ale to i tak, to jest tak głośny instrument, no że nie jesteś, musiałbyś te blachy, nie wiem, zamienić na cyfrowe albo coś takiego, nie? Okay. Żeby gdzieś to, tak, żebyś można było z headsetem, więc niestety najwięksi tego świata, perkusista Foo Fighters, właśnie no Phil Collins, chociaż Phil Collins bez tych blach, no nie potrafią sobie z tym poradzić. W sensie może jakieś AI wejdzie, które w czasie rzeczywistym będzie te blachy usuwać, póki co nie ma takiej kwestia opcji. Czasu, myślę. No, tak. Ale mi się te headsety zawsze kojarzą bardziej z jakimiś zespołami, które dużo tańczą, jakieś boys bandy i choreografia i tak dalej. Ale w ogóle co jest ciekawe, że w tamtym roku trafiłem na koncert Smolastego i on w ogóle ma headset tutaj zamontowany zamiast takiego mikrofonu na scenie. I tak chyba na zmianę z tego, co widziałem, że ma ten headset, a później wychodzi, bierze normalny mikrofon, bo tam przy takich wielkich scenach, no to jeszcze jest problem z tym, że jak on wylezie do tych ludzi i on ma i odsłuch,
i headset, to prawdopodobnie zaczynają się zakłócenia. Tylko pytanie teraz, w którą ze stron? Nie? Ci ludzie jak kwikną, no to ich słychać też w tym headsetie. Tam jest, myślę, dużo problemów. Przepraszam, ja tylko chciałem powiedzieć, headset to jest mikrofon na głowę. Tak. Krzysztof Ibisz. Jeśli dźwiękowiec, masz kuma tego dźwiękowca, to jesteś w stanie zrobić tak, że nie będzie słychać takich nadmiernych oddechów, no bo on wie dokładnie, kiedy jest wokal i on po prostu pracuje razem z tobą, nawet bardziej pracuje nad tym niż ty, ale no ciężki temat, ciężki technicznie temat do wykonania, żeby tak jakoś to... taki insiderski tip. Ciężkie życie bohaterów. Jest. A propos bohaterów i zacnej muzyki, to chciałem cię zapytać, jakby poruszyć temat zespołu, który jest mało popularny, ma wdzięczną nazwę Lodger. Tak. I jest to zespół, który jest, z tego co pamiętam, z Finlandii chyba. Chyba tak, no. Ty Paweł, go w ogóle nie kojarzysz. Kompletnie nie znam. No właśnie, bo ja na przykład miałem tak, że to jest muzyka, której dużo słuchałem na takim etapie, gdzieś z tego co pamiętam, chyba przed maturą, gdzieś mniej więcej, wtedy mieli taki chyba prime time w miarę. Natomiast nie wiem, czy to był jakkolwiek popularny zespół w Polsce. Ja pamiętam, że ja na nich trafiłem przez ich teledyski takie we flashu robione. Tak. Taka tak. Technologia. Doorsteps makro... i tak dalej. Tak. I'm good for you. Właśnie oni mieli animację i oni chyba za któryś z teledysków wygrali jakąś nagrodę. I były takie strony na przełomie lat 90. 2000, gdzie ludzie z pierwszym dostępem na Neostradzie do internetu wchodzili i pobierali śmieszne filmiki. I ja chyba ten zespół właśnie znam z takiego śmiesznego filmiku. I że tam było na tej głównej stronie, bo tam codziennie były wrzuty, które pewnie się odbywały tak, że po prostu chłop pisał we front page'u i naciskał enter i to się pojawiało na stronie. Swoją drogą z domeną prv.pl. I tam było, że to jest jakiś właśnie zwycięzca nagrody, coś tam i to fajny numer był i ten teledysk był taki fajny, bo to był Isle of Death chyba, tak się nazywa. A, no też był Isle of Death. Ta fabuła była taka dosyć właśnie takie... Przybijająco. Jako 12-latek nie kumałem tego do końca, ale mi się podobało. No. Tak, a dlaczego poruszyłem tutaj ten temat? Bo chodzi o to, że ostatnio chciałem wrócić jakby do twórczości tego zespołu, sprawdzić, czy coś zrobili po latach, bo widziałem, że zatrzymali karierę. Chyba na tym takim singlu, bo oni mieli... tak układając po kolei. I wpisałem sobie na Facebooku wyszukiwarce, szukając ich fanpage'a i znalazłem u ciebie na tablicy jakby, że gdzieś rzucałeś się kawałek i stwierdziłem, kurczę, to jest koleś, który zna ten zespół, oprócz mnie jest ktoś jeszcze w Polsce, nie? I się zajarałem. A oni mieli taki moment, że mieli szansę na karierę, bo ich utwór był w soundtracku do Californication, z tego co pamiętam. Wow! Tak, i to taki, to jest chyba taki dosyć spory upgrade dla zespołu, nie? No. A mimo wszystko chyba się rozpadli, znaczy tak, takie mam wrażenie, patrząc na to, co gdzieś tam czytam, jakaś tam Wikipedia jest dosyć nierozbudowana, bo to jest zespół fiński w ogóle. Tak, a tam jest napisane, że kariera chyba, że w Niemczech, nie? Że gdzieś tak poza... To byli popularni w Niemczech, gdzieś tam jakiś właśnie ten pion taki niemiecki, trochę może tam Belgia, coś, Dania. No dobra, ale co to jest w ogóle, jaki to jest rodzaj rocka, jak to brzmi? Dzisiaj byś to nazwał indie rockiem, rockiem alternatywnym, ale wtedy to było takie, kurde, w sumie... Coś takiego innego trochę. No, taki... Znaczy te teledyski jakby robiły cały podkład do tego, bo bez klipu to by nie zadziałało, nie? No, takie melancholijne bardzo, ale skoczne, w sensie, że jest ten taki element teoretycznie, że to jest dosyć takie żwawe, ale raczej przybijające, tak, i treści przybijające, i melodia taka bardziej, ciężko powiedzieć, czy molowa, aż tak się nie znam, czy tam wszystkie akordy są molowe, ale raczej takie właśnie... Dlatego fragmencik. No, ale to chciałem to poruszyć, bo w sumie nie miałem z kim nigdy kiedy pogadać o tym zespole, to tak. Dwóch fanboyów Lodgera się spotkało. Tak. Jakieś tam na YouTubie jakieś 360p nagrania z jakiegoś MTV, nie wiem, czy to właśnie... To jest to, że teraz to bym pewnie wiedział, jak to się odbyło, ale wtedy to widzisz MTV, to myślisz, że to jest taki sam zespół jak Red Hot Chili Peppers, tylko że ludzie nie znają mnie, a to są pewnie chłopaki, które normalnie do pracy chodziły, teraz wiesz, nie? Że to była taka dorywcza robota, pewnie gdzieś się tam pokłócili o kasę, jak każdy młody zespół i koniec, no. Czyli oni wydali tylko jeden album, czy nie? Nie, tam jest kilka, no. Okej, to będę musiał nadrobić w takim razie. Nie, spodoba ci się to, szczególnie wiesz, w kontekście tego klipu. I też polecamy tutaj wszystkim słuchaczom i widzom, żeby sprawdzić, bo ciekawostka. A propos w ogóle animacji we Flashu, to przypomnieliście mi, że ja kiedyś się zajmowałem animacjami we Flashu, jak byłem w gimnazjum.
i robiłem takie kompromitujące animacje z nauczycielkami, które tam się rozchodziły po uczniach, ale na szczęście nigdzie tam dalej nie zaszły, także bez przypału. Ale jak to wyglądało wizualnie? W sensie, że co, wycięta głowa nauczycielki? Nie, malowana nauczycielka, w sensie narysowana. Nie, nie było wyciętej głowy, to już za duży przypał by był. Okay. A tak to ktoś mógł się domyślać, kto to, ale nigdy nie było pewności na 100%, nie? Kontrowersyjny kontencik. No, tak. W ogóle ja myślę, dzisiaj... że dużo wielkich, tak. Ja myślę, że Trey Parker i Matt Stone, oni to zaczynają od coś takiego. Pewnie tak, pewnie tak. Akurat zamiast nauczycielki był Jezus i Święty Mikołaj. No, dokładnie. A propos kontrowersyjnego kontentu, mam do ciebie takie pytanie. No. Dosyć, nie wiem, czy cię zaskoczy, czy nie. Jest taki fanpage, Watch Memes. No okej, okay. No. I tak, no właśnie, bo to jest znany fanpage ogólnie. No. Link tutaj. I sytuacja wygląda tak, że ja sobie jakoś tak obserwując sytuację, obserwując ciebie na Instagramie, w momencie, kiedy wrzucasz jakby na bieżąco jakieś materiały, to widziałem, że ten fanpage tobie lajkuje rzeczy. Okay. Idąc z drugą stronę, widziałem, że ty też tam lajkujesz rzeczy, a tak jakby wiadomo, jest to fanpage o zegarkach, natomiast są to memy. Takich bardzo, to są memy o zegarkach ekskluzywnych, luksusowych. Tak, o drogich zegarkach, natomiast one wymagają jednak jakiegoś tam zaplecza wiedzy i to niemałej. Mhm. I chciałem... Jakby stwierdziłem, że na pewno to prowadzi albo jakiś twój znajomy, ale później, dzisiaj robiąc mały research, wszedłem na twój LinkedIn i widziałem, że jesteś tam też jakby... Mój LinkedIn. No. Najbardziej zaniedbane social media, jakie istnieje moje. Założyłem chyba tylko po to, żeby gdzieś tam kogoś wystalkować, a później, żeby nie było, że go stalkuje jakiś no-name, to opisywałem tam... To już tłumaczę. Okay. Mój bardzo bliski przyjaciel, tak można powiedzieć, że brat tylko z innej matki, on był taki okres w jego życiu, że on się wkręcił bardzo w takie właśnie luksusowe tematy i w zegarki się wkręcił najbardziej. Do tego stopnia, że zaczął kolekcjonować katalogi takich zegarków. I ja nie wiem właśnie, ty pewnie, pewnie wiecie, doskonale wiecie, ale katalogi dóbr luksusowych, one muszą być na bogato wydane. To jest piękna rzecz, nie? Grube, twardy. Tak jest. I on taki znalazł sposób, że on pisał do tych firm, tam pisze do Patek Philippe i mówi, że dzień dobry, poprosiłbym najnowszy katalog tam na sezon 2015-16. Oni, słuchaj, znaczy tam panie Mateuszu, też ma na imię Mateusz, dobra informacja, nasze katalogi są dostępne w PDF-ie. Tak wiem, ale mój ojciec docenia papierowy, wiesz, tam experience. Wydanie, oni, tak. Dobra, say no more. I wysyłali gdzieś tam, wiesz, wysyłał na, on mieszka w takiej, dosyć takiej mieścinie, co ma może trzy adresy pod Jutrosinem. Jutrosin jest dosyć, powiedzmy, undergroundowy. No i przychodziły te katalogi do niego. Kilka regałów zapełniono od różnych, przeróżnych marek. Pięknie wydane. Tam masz 70 stron o historii regionu i lokalnej kuchni, potem 10 stron o zegarkach, potem kolejne 10 price list. Znaczy nie, price list jest tylko taka wrzutka. Tam masz i widzisz... Symbolicznie, ale widzisz po ilości cyfr. Czekaj, myślę, że akurat co tam jest... Przecinek powinien być, nie? Nie powinno być żadnego przecinka. No i w pewnym momencie właśnie zaczęliśmy się mocno wkręcać w takie fanpage memowe i stwierdziliśmy, zobacz, jaka nisza w ogóle, nie? Zróbmy coś takiego, że ja ci tutaj będę podsyłał memiki, które trendują, bo mocno byłem w tym takiej internetowej, śmieszkowej kulturze, a ty będziesz to ulepił w te zegarki. No i zrobiliśmy i się bardzo tak popularyzowało. Do tego stopnia on teraz takim jest dosyć już, powiedzmy, szanowanym redaktorem w świecie, już tam zapraszany do Genewy na targi. Tak. To przecież to jest w ogóle abstrakcja, wiesz. Kurde, grubo. Ja ten fanpage znam, wiesz, od jakichś takich topowych profili. Nawet nie jestem pewien, czy tam w jakiejś Philip Lane nie udostępniał jakichś memów z tego, wiesz. To już jest takie... O kurde, to naprawdę. Tak. I to jest... Ludzie, którzy cię śledzą, to jest bardzo specyficzny klient, bo to są ludzie, którzy mają wszystko, nie? I bo tam są takie firmy, Richard Mille, oni mają zegarki... Kurde, 700 tysięcy dolarów, tam chyba są jakieś ceny takie, nie? I to są ludzie, którzy kupują te zegarki, żeby zamrozić bogactwo, albo jak nie wiem, są dyktatorami w państwach o wrażliwej dyktaturze, o wrażliwej demokracji, muszą się ulotnić szybko i zacząć życie na tym końcu świata. To są ogólnie takie produkty, nie? I no jest to tam, Jezu,
pokazywał, bo jest taka grupa na WhatsAppie i oni się tam komunikują ze sobą, też go zaprosili z racji, że jest taki właśnie, powiedzmy, wpływowy w środowisku. No i na przykład tam jeden z takich, ma też koleś czasami mimika wrzuci, tu coś pokaże, tu coś ten, i okazuje się, że to jest chłop, który jest odpowiedzialny za tam jakieś 10% importu Singapuru. I chłop wrzuca na story, że o, nowa dostawa, i podjeżdża ciężarówka z napisem McLaren, z niego wyjeżdża samochód McLaren, po czym klikasz następne story, on dał, to jest chłopa, nie? Więc to jest taki typ klienteli, no ciekawe środowisko, przemili ludzie, ale no z bardzo takim, powiedzmy, zapleczem, nie zrozumiem ich problemów, bo oni nie rozumieją naszych. Ale to jest w ogóle niesamowita historia tak naprawdę. Czyli rozumiem, że ten twój znajomy jakby tak totalnie wszedł w temat randomowo, nie tak, że... Tak, podjarał się, on się zawsze jarał jakimiś takimi... On ma w ogóle takiego skilla, że jak czymś się zajara, to on się nagle w top 5 ekspertów potrafi pozycjonować, że wyczyta wszystko, kupi te książki, pologuje się na forach i zaczyna być ekspertem. No i z tymi zegarkami jest podobnie, że któryś z tych takich wyżeraczy zegarkowych zrobię taką aplikację dla totalnie wtajemniczonych, że pokazuje ci zegarek na chwilę, a ty musisz podać, który to jest numer katalogowy, referencyjny. I on przez chwilę był chyba w top 10 na świecie. Więc to takie. No i właśnie z tego tytułu też byliśmy, bo wziął mnie ze sobą w Genewie na targach zegarkowych. O, to już w ogóle gruba historia. Tak. No poznaliśmy tam właśnie kilka fajnych osób. Wiesz, wspaniałe, jak oni tam, no bo sprzedajesz produkt, który jest, powiedzmy, za 250 000 euro i w górę, nie? I teraz jak tych ludzi, też w ogóle jest tak, że bardzo często tych zegarków nie kupisz. Ty musisz mieć historię, że kupiłeś kilka razy dany model, żeby oni ci go w ogóle sprzedali. Nie? Czekasz w kolejkach, wiesz, tak, jest, żeby się zapisać tak nawet. No. Tak jest, że tam już nie pamiętam, tu musisz mnie poprawić to, ile tam się czeka na te najpopularniejsze modele Rolexa, ale tam są jakieś waiting listy na kilka lat, nie? Że to nawet, wiesz, myślisz sobie, powodzi się w życiu, trzeba kupić Rolexa. Nie kupić Rolexa. Więc chyba, że na rynku wtórnym, ale za kilkukrotnie wyższą kwotę najczęściej. Tak, dokładnie tak. I to też potęguje dodatkowo to, że skoro na rynku wtórnym to potrafi kosztować tak dużo, no to ludzie zaczynają w to inwestować, nie? Że to świetnie trzyma wartość, na to wychodzi. No i wiesz, masz te takie, że zapraszają ci panowie do tego ciemnego pomieszczenia, gdzie są perfekcyjne warunki do robienia zdjęć, pokazują ten zegarek, możesz sobie go tam, wiesz, przymierzyć. No spoko, nie, warty więcej niż wszystkie moje organy razem wzięte. Czyli na twojej ręce jakiś AP zagościł w życiu, tak na... Tak, AP zagościł, z kolei AP to nam taki... To też właśnie odezwał się koleś, który akurat tu miał parę inwestycji do zrobienia w Polsce, przyjechał ze swoim wujem i tak nas, chłopaki, chcecie się spotkać, i on chyba właśnie z Libanu chyba był. No i on tam właśnie, chłopaki, pokażę wam tutaj lepiej. Szanuję to. Niesamowita nisza. W tej Genewie to w ogóle są takie jakby, bo to wiesz, Patek, AP, to są te firmy, które, powiedzmy, kto ma wiedzieć, to ten wie, ale są jeszcze takie niezależni zegarmistrzowie, nie? I oni wypuszczają na przykład 3 zegarki rocznie i to są jacyś, którzy pracowali dla jakiejś tam większej firmy, odcięli się, robią swoje wzory, no to idziesz do salonu takiego chłopa i on przed tobą siedzi, nie? Ten koleś, który tam te sprzedaje te 3 zegarki, no ale ma z tego, nie wiem, kilka milionów przychodzą, nie? Też przymierza, spoko, no to wiesz, no, rozumiem jak jest, nie? Mówisz, a mogę przymierzyć? No pewno, jasne, wiesz, spoko. No, więc takie, ciekawe jest to, dziwny świat, ale... Kontentu można na Instagram zrobić, żeby się przylansować potem z tym. Tak. To wiesz, w ogóle osobne fanpage'e są o spotowaniu fejków, nie? Bo to jest szalenie powszechny temat, te zegarki właśnie, te podrabiane, nie? I takie, to często są bardzo duże niuanse, bo najczęściej byś poznał po tym mechanizmie, bo ten mechanizm w tych zajebistych zegarkach, tych, które potrafią kosztować tam pod bańkę, no to zdobione są elementy, których w życiu nie zobaczysz gołym okiem, nie? A jak masz zegarek, który ma zasłonięty ten tył, to jesteś w stanie tam zakombinować, że to oni się doszukują, że wiesz, jakaś krzywizna podziału kratki na tarczy jest inna, że ogonek na dwójeczce jest troszkę inny, nie? I spotują. No i bardzo często celebryci, naprawdę tacy wśród raperów niestety, pomyślałbyś, że kolesie, których stać, że prawdopodobnie padają ofiarą jakichś oszustów, nie? Że ktoś im sprzedał ten zegarek, powiedzmy, nie wiem, za 3/4 ceny, ten się cieszy, a to podróba, nie? Więc to... Albo padają, są ofiarami oszustów, albo sami z siebie kupują takie fejki. Tak, fake, tak, no. Tak.
Tak. Z drugiej strony, jak mam mocną markę osobistą, to nikt by tego nie podważał z definicji, że wiesz, że on fejkowy. No, tak. Ale jesteś sam tak wkręcony, że nie wiem, że jesteś na grupach na Facebooku typu Czasocholicy i tak dalej, czy... Nie, ale wystarczy mi, właśnie z tym przyjacielem, z Mateuszem, we Wrocławiu, jak jestem, to mieszkamy razem. I kontentu zegarkowego wokół mnie jest mnóstwo z tego powodu. Okay. On teraz w ogóle tam współtworzy... TH24 jest taki, to chyba taki największy polski portal odnośnie zegarków. To jest Chrono24, tak? Czy to jest... Chrono24 to jest platforma sprzedażowa chyba. Tak. Ale to myślałem, że to jest jakby z jednego domu, nie? Nie. CH24, kurczę, chyba nie. CH24 to jest polski magazyn, no. Internetowy i właśnie tam już jest teraz właśnie content creator. Współtworzył to. Niesamowita historia, szczególnie, że teraz znasz wrocławski celebryta już trochę, Jakub Rozkosz, robi cały materiał szkolenia dotyczące inwestycji w zegarki. Okay. I tutaj tak, to taka ciekawostka. Trzeba ich spiknąć. Jakub Rozkosz na pewno śledzi ten fanpage, jestem przekonany, nawet chyba widziałem, że tam nawet coś szerował z niego, więc... widzisz. Więc to jest ciekawa historia bardzo. Ja też dosyć mocno lubię temat zegarków i też lubię te wszystkie bekowe rzeczy, które tam są wokół tego. Musisz paść na katalogi. Ostatnio regał z Ikei został kolejny zakupiony, bo się uginał. Ale piękna historia. No dobrze, ale to, czyli to jednak jest związane z tobą, ale nie zero-jedynkowo bezpośrednio, więc okej, rozwiązana zagadka. Czekałem, żeby zadać to pytanie kilka miesięcy i to tak grubo. Wspaniale. Tak, już jak pierwszy raz mieliśmy plan, żebyś do nas przyszedł, to już Kuba mi mówił o tym. Że muszę spytać, co ten człowiek ma wspólnego z tym fanpage'em, nie? W ogóle jak tu się łączą kropki w żaden sposób, nie? A tutaj takie story. Tak jest. No ale to przyjdźmy to tu i teraz może faktycznie, no bo tu i teraz to jest tak, jest nowy singiel, który jest waszym na dzień dzisiejszy, a odcinek będzie wydany za pewnie 2 tygodnie, to już będzie miał 14 plus 10, czyli 24 dni. O kurczę, matematyka zaawansowana. No nie, no tak love, o tym mówimy. No love. Tak, the bullseye is no love. Czy fragmencik to, może to? Fragmencik. Love is in the air, but not for me. Wish there was a little bit. I to tak, jakie są plany u was muzyczne poza koncertowaniem, Jarocinem, to jakieś long playe, short playe, coś? No właśnie, chcemy się spiąć z Dariuszem i na jesień wydać kolejną płytę. Materiał już się tak się tworzy, my dosyć tak działamy, że przez to, że tak nie możemy wydelegować tej kontroli kreatywnej, to dosyć się to wlecze, trochę niepokojąco się to wlecze, ale materiał jest, więc myślę, że to się nam na środkową jesień uda, właśnie kolejna płyta. Do tego momentu będziemy wypuszczać single, bo to tak jest, że jak jesteś młodym muzykiem, to... Znaczy w ogóle tak się branża przekształciła, że lepiej wypuszczać single niż rzucać cały album. Nie wiem, czy tam śledzicie, jak to wygląda na streamach, ale... No, bo to wynika z tego, że... Wrzucając cały album, możesz tak naprawdę wypromować wszystko tylko raz, a wrzucając single, to każdy jest takim jakby osobnym pretekstem do kontentu, osobnym pretekstem do playlist edytorskich na portalach streamingowych. Rozmawialiśmy o tym, jak był u nas niejaki boski roman z firmy, nie wiem, czy to jest. To prawda. Znam. Teraz przy tym, że ludzie wolą jednak te krótkie formy, to łatwiej jest tak naprawdę wypromować każdy singiel. Zresztą już teraz artyści naprawdę już z jakimś większym stażem z reguły wydają płyty. Najczęściej to są epki. Mm-hmm. Jak podpisujesz kontrakt z wytwórnią, to kiedyś to było takim must have, że masz kontrakt na 3 albumy. Tak. Teraz to raczej jest tak, że na 3 single plus epka, jak dobrze zażre, to album. Tak, a album to zazwyczaj jest po prostu zbiór singli sprzed ostatnich 2 lat. Tak. Świetnym przykładem jest Malik Montana, który tak naprawdę wydając teraz album po dłuższym czasie, ma tam chyba na 20 utworów, nie wiem, rzucam przykładowo, ale z 15 singli, nie? To jest taki zbiór, że... Wspaniałe, bo nagle się okazuje, że on jest debiutantem w świetle Zaiksu, w świetle Federyków i wszystkiego. To jest chłop, który wydaje pierwszy album, nie? Miliony streamów, ale jego pierwszy album. Tak, to prawda. Ale tak jak już mam takie półrokowe towarzystwo, to właśnie, bo to zacząłeś temat, ja tego nie śledziłem, a to trochę mi głupio, bo lubię zespół Rammstein od lat. Co tam się dzieje z afera? O kurczę, nie wiem, czy ty się orientujesz, że jest teraz afera, jeśli chodzi o pana Tilla Lindemana, tak się nazywa wokalista? Till Lindemann? Chyba tak, no. No jest afera taka, że po prostu po koncertach lubił tam zaprosić groupies. Kto by się spodziewał? Po tak porządnym, ubranym człowieku. O to, że on robił rzeczy, na które one nie zezwalały, że tak powiem. To po pierwsze, a po drugie... znajdywał sobie takie ledwo legalne dziewczyny wiekowo, że tak powiem. Mm-hmm.
Znaczy, powiem ci tak. Patrząc z doświadczenia. Z autopsji. Tak, z doświadczenia pijemy z Darkiem pół piwa na pół i bierzemy pokazacie leki przeciwbólowe, żeby lepiej zasnąć. Z naszego doświadczenia rock'n'rollowego wygląda to mniej więcej tak. Natomiast są pewne postacie, o których jak słyszysz, to powiem ci, mniej mnie to dziwi niż fakt, że na przykład lubi sobie na mszę świętą pójść po... Tak, no. Gdybym ja usłyszał, że Till Lindemann chodzi na pielgrzymkę na przykład do Medjugorje, to bym się zdziwił mocno. No. A tutaj tak, no to było do przewidzenia. Masz zespół budujący wizerunek na tym, że są po prostu bezczelnie obleśni. No kurde. No. Ja pamiętam takie urban stories, że to jest człowiek, który je kieliszek wódki na przykład, ale nie pije, tylko że gryzie ze szkłem i tak dalej, więc to jakby taka cała ta estetyka i oprawa jest taka, no, brudna. Tak, poza tym oni mają ten taki stały element koncertów, gdzie pan Till wyjmuje z rozborka sztuczne prącie i leje na publiczność, że tak powiem, wodą. Fragmencik. No nie wiem, czy się uda na YouTubie. Słabe rzeczy, ale kurczę, no... To dobrze, że żyjemy w takich czasach, że to wyjdzie na światło dzienne, nie? Bo myślę, że 10 lat temu byłoby to dużo łatwiej ukryć, więc w sumie... Nie, no jasne, jak weźmiemy pod uwagę tych wszystkich rock'n'rollowców z lat, nie wiem, nawet 70-tych, 80-tych, to oni robili pewnie o wiele więcej takich krzywych akcji, które nigdy na światło dzienne nie wyszły, tak, nie? Tak. Brak dostępu, wiesz, do komunikacji zewnętrznej, bo teraz każda tam osoba, ofiara może gdzieś zakomunikować w social mediach, powiedzieć o tym, co się dzieje, a wtedy to... No way, tylko powiesz tak rodzinie, a rodzina i tak może potencjalnie czasem nie uwierzyć. Tak. Ale pytam pro forma, dlatego że wybieram się na koncert Rammsteina, mam już kupione bilety i chciałem wiedzieć, czy bardzo, bardzo będzie to passé. Czy Axl Rose będzie w zastępstwie? Czy w zastępstwie Marilyn Manson. A, to spokojnie. To dobre. To mega chillout będzie. Tak. Okej, to jestem rozgrzeszony w takim razie. Tak jest. A teraz pytanie do ciebie. Czy ty oddzielasz muzykę od człowieka? O, to jest ciekawe pytanie. Ja wiem, że ty lubisz takich kontrowersyjnych ludzi słuchać. Uwielbiasz Chrisa Browna, uwielbiasz Marilyna Mansona, uwielbiasz Rammstein. Ja tu widzę pewien schemat. Kurczę, no wiesz, no jednak frontman zespołu to jest jednak taki synonim tego zespołu, nie? Ja też lubię dużo takich spokojniejszych rzeczy, nie? Na przykład jakiś Slipknot. Bardzo fajne zdanie usłyszałem, bo to w ogóle większość artystów przez to, co wam wcześniej mówiłem, że wydaje single i wydaje się, że cały świat się temu zachłyśnie w tym momencie, a tak się nie dzieje i żeby daleko zajść, to trzeba być wyjątkowym. Angielskie słowo remarkable i to może znaczyć cokolwiek. Mogą być zajebiste klipy, takie jak ich nikt nie robi. Zajebista muzyka, taka jak nikt nie robi. To jest w ogóle bardzo subiektywne, co to jest, ale musi być to wyjątkowe, nie? I że artysta musi być liderem. Liderem to nie znaczy, że najlepiej śpiewa. Może tak być, ale nie musi. Nie znaczy, że najlepiej na czymś gra, bo najlepiej produkuje. Może, ale nie musi. On musi mieć w sobie to coś. A takie postacie właśnie jak wokalista Rammstein albo kurde Marilyn Manson, są niesamowicie pociągające osoby jakoś tak emocjonalnie. Oni wywołują skrajne emocje, nie? Cokolwiek tu czasami pozytywne, bo ja na przykład byłem bardzo zdziwiony tym, że zresztą jesteśmy wszyscy ten sam rocznik, to za czasów gazety Brawo, no to Marilyn Manson to było w ogóle jakie tam ploty krążyły, że co on tam sobie z żebrami nie zrobił, tak. Kult satanistyczny, dzieci porywa, już tam takie różne ploty szły. No ale później teraz, jakoś stosunkowo niedawno, odpełniłem sobie jakieś z nim wywiady i chłop, wiadomo, że on tam właśnie, tak jak tutaj wcześniej wspominaliście, tam się działy rzeczy, które są niewybaczalne, ale jeśli chodzi o to, jak on myśli i o czym on mówi, w jaki sposób mówi, to jest szalenie mądry gościu, nie? I on tam właśnie mówi o tym, że on lubi tak jakby, że opinia publiczna sobie wzięła jego za cel całego zła, a w tym samym momencie rząd amerykański zbombardował tam kilka krajów, zrzucił 150 bomb czy coś takiego, ale on jest ten zły, nie? I tego typu tezy, więc to no bardzo mądry gościu. Byłem bardzo zdziwiony, no ale później jak sobie pomyślałem, no tak mądry gościu wie, jak mądrze kreować wizerunek, który stworzył. Tak, no wiadomo. No dobrze, czyli mój drogi, teraz przechodzimy do dnia dzisiejszego, gdyż jakby już ustaliśmy, że wiele się zmieniło, ale mamy ciągle kontynuację łączącą kilku elementów, czyli twoja aktywność muzyczna, twoja aktywność komiczna, bym tak to określił, oraz nowe media i twórczość, czyli legendarny piesek, który pojawia się na twoim t-shircie, kot. Kot, chodź. Łapki nie, uszka, brudka może. I kilka innych.
Szczególnie jakby najbardziej do mnie przemówił kolega oglądający Pulpit. Tak. Ziomek znów ogląda Pulpit. Ciekawe, co oglądał wcześniej. Każdy z nas z autopsji. Wiadomo. Natomiast, no to właśnie, jak ty sobie, znaczy radzisz sobie świetnie, ale jak ty sam sobie radzisz tym wszystkim w tej konwencji? Czy wyszedłeś z jakiejś strefy komfortu, czy od początku to było dla ciebie fair enough? Znaczy tak jak mówiłem wcześniej, że przez tą promocję muzyki i wynajdywanie nowych sposobów na promocję muzyki jakoś zacząłem się oswajać z gadaniem do kamery i z jakąś taką swobodą tego, że internet i tak zapomni. W sensie cokolwiek bym nie wrzucił za tydzień, daj Boże, żeby ktoś jeszcze ktokolwiek to pamiętał, nie? Więc stwierdziłem, że zrobię rzeczy, które zawsze mnie śmieszą, a nawet nie pod kątem tego, że tak mnie śmieszą, tylko że śmieszne by było, jakby się okazało, że nie tylko ja tak mam, na przykład, nie? No i to jakieś pozbawiło mnie jakiejś takiej blokady, że to musi być idealne. Tym bardziej, że TikTok bardzo nagradza treści spontaniczne. Już sam fakt tego, że te filtry są stworzone w sumie tylko wyłącznie po to, żeby dać ci pretekst do tworzenia, nie? Żebyś siedział na tej platformie. Każdy z tych platform zależy na tym, żebyś na niej siedział, więc oni dają ci te filtry. I stwierdziłem, że absolutnie nie mam nic do stracenia, a jeszcze właśnie potrzebowałem trochę przez to rozstanie, przez to, że taki dziwny czas był, jakiegoś takiego boosta, żeby utwierdzić się, bo z muzyką, muzyka to ciężki temat, promowanie muzyki to bardzo ciężki temat. I tak sobie pomyślałem, kurde, tyle tych studiów, tyle tej pasji, tyle tych umiejętności, tego wszystkiego i co, i nie potrafię zrobić, żeby to się komukolwiek podobało, nie potrafię tego sprzedać, i o co tu chodzi? No okazuje się, że umiem, tylko trzeba czasami odbić bardziej niż się wydaje i no i pozwolić sobie na pewno taką, nie wiem jak to nazwać, swobodę, gdzieś wypłynąć dalej z tym i uwolnić coś, co drzemało w tobie i gdzieś tam cię śmieszyło wcześniej, nie? Okej, okay, ale czy teraz na twoim etapie życiowym ty żyjesz z tego? Obecnie te tematy TikTokowe, no to jest największe źródło takiego fajnego zarobku, no. Okej, okay, bo widziałem, że są różne współprace i one tak bardzo fajnie, bo są jakby takie spójne jakby z tym kontentem, który generujesz. Inni tacy, no, poznałem dużo takich TikTokerów, dużo większych ode mnie i oni mówili, że jak oni obserwowali, jak im ten kontent zaczął się wyświetlać, to oni zauważyli, że dosyć wcześnie te współprace się pojawiły, że oni musieli na nie dłużej czekać i też się zastanawiałem w sumie czemu, ale no, wychodzi na to, że ten kontent taki durny / uroczy jest bardzo bezpieczny dla reklamodawcy, bo ja ani nie przeklinam, tam się nie pojawia żadne kontrowersyjne treści. To jest jak jeden do jeden napisany pod marketingowy brief, nie? W sensie, no nie mówimy o naszej marce tak i tak, no nie mówimy, bo to jest kolorowe i dynamiczne, nie? A do tego myślę, że ludzie, którzy są decyzyjni w tych agencjach reklamowych w większości, oni też wyrastali w takim początku internetu, kiedy ten internet był taki frywolny, taki randomowy, nie? I, tak. I im się te treści, myślę, że też podobają właśnie ze względu na to i bardzo dobrze, że tak jest i myślę, że gdzieś tutaj znaleźliśmy wspólny język, dlatego to się udaje, nie? No tak, ale w Polsce też bardzo dobrze przyjmuje się, nie wiem, czy można to nazwać momentami śpiewaną reklamą, ale te wszystkie case'y dotyczące właśnie Media Expert i tym podobnych. To wszystko zawsze strasznie jakoś tak chwyta, jest takie catchy, nie? I wydaje mi się, że Polska jest jakby też idealnym miejscem, dlatego pewnie stąd takie uśmiechnięcie ze strony tych agencji wszystkich, no bo to jest sytuacja trochę taka, wiesz, idealna, bo... Cały pakiet, nie? Tak, mam win-win, nie? No, ja też zauważyłem, że też sytuacja wojny w Ukrainie trochę to wymusiła, że no, mamy bardzo dużo obywateli Ukrainy wśród nas i ja widzę, że content bardzo dobrze rezonuje, bo to jest w ogóle tak działa, że TikTok w pierwszej kolejności próbuje cię sprzedać lokalnie. I tak sobie próbuję dorobić do tego hipotezę, ale wydaje mi się, że to się trafno, że TikTok w pierwszej kolejności pokazuje twój content ludziom najbliższym, bo może oni zobaczą znajomą twarz, a znajoma twarz sprawi, że oni chwilę dłużej się pogapią w ten ekran i zostaną na aplikacji. Nie, to ma sens. Mhm. Więc to idzie tak, że zaczyna się lokalnie i im to jest fajniejsze, im algorytm widzi, że ludziom się podoba, no tym to bardziej poszerza. Poszerza do granic Polski. I teraz jeśli coś jest wiralowe, to opuszcza te granice Polski. Tylko, że w moim przypadku prawie nigdy nie opuścił na zachód, ale opuszcza Słowacja, Czechy, Białoruś, Ukraina. I bardzo dużo dostaję wiadomości, że ludzie uczący się języka polskiego właśnie przyswajają jakieś takie figury językowe właśnie z tego mojego kontentu. Później kolejna rzecz, Czesi mi piszą, ci mają czelność pisać, że ale ten język jest śmieszny i słodki, nie? Cześć, nam. Więc to jest bardzo ciekawe, że totalnie
To jest, że my tutaj w Deburze sobie śpiewamy po angielsku, coś tam za granicą pograliśmy. Wiadomo, że jak zaczynaliśmy, to nam się marzyło nie wiadomo jaka kariera europejska i światowa. A nagle wychodzi, że utwór Piesek na tyle był popularny, że on opuścił granicę Polski i nagle okazuje się, że to może być po polsku i na Łotwie jest taki portal Meduza, to są Rosjanie, którzy wyemigrowali, to jest opozycja antyputinowska, która wyemigrowała na Łotwę, bo właśnie tam są bezpieczni i to jeszcze było na długo przed wojną, później wybuchła wojna wybuchła po utworze Piesek, więc oni do tego momentu byli dosyć takim optymistycznym portalem, tam wiadomo, trochę Putina punktowali, ale ogólnie był taki lifestyle'owy content raczej, a teraz jest głównie tylko o wojnie. Ale to jest bardzo duży portal i oni napisali, że utwór Piesek to jest murowany kandydat na Eurowizję i perfekcyjny utwór do nauki języka polskiego. Ja to mam miliony, taki kurde Onet dla emigracji rosyjskiej, więc to nagle się okazuje, że jak coś jest jakoś naprawdę uniwersalne, no to opuszcza te granice swobodnie i nie musisz złotówki wydać na promocję w porównaniu do dziesiątek tysięcy, a nawet myślę, że można powiedzieć setek tysięcy na promocję kapeli, no takie, gdzie swoje ego jakoś tam wypluwasz, nie? Widziałem, że później do współpracy już w utworze Kot, Kot, Kot zaprosiłeś gości na featuring. Tak, tak, bo nie mam kota i to nie byłoby szczere, więc zaprosiłeś dwie osoby, które... Real talk, no. Tak, real talk musiał być, tak jest. I tam to też było, bo to też było przed wojną i z kolei Kot, 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 chyba to jest takie muzeum Hermitage w Sankt Petersburgu, to jest chyba ich muzeum narodowe i oni wykorzystali ten utwór jakoś w takimś montażu kotów, które po tym muzeum łażą. Już w ogóle... Było strasznie dziwne. Ekstra klasa wrzuciła utwór Piesek, jak gdzieś tam pies na boisko wszedł. A mnie ciekawi bardzo, czy jacyś policjanci wykorzystali tak. Utwór Piesek, tak? Tak, tak. Ale bardzo mi się podobał, jak już to już nie był utwór Piesek, ale Piesek, że takim bardzo popularnym postem było, że jak pieskowi zdejmujesz obroże i mówisz teraz polataj sobie na go laska, to jakiś właśnie jakiś policjant, że wiesz, zdejmuje tam swoją mundurę. Więc takie coś było, no. To ciekawe, ale widziałem, że saga pieska trwa, bo niedawno wrzuciłeś majestatycznego pieska. Majestatyczny piesek. Właśnie ludzie mnie pytają, że okej, a coś tam się nie nudzi. Ja mówię, no właśnie, no nie. W sensie, że widzę po odbiorcach, że to zatacza jakiś któryś krąg i jakoś się to nie nudzi. To znaczy jest tak, że te algorytmy się zmieniają i już nie jest tak, że wrzucam i momentalnie są miliony wyświetleń. Teraz wygląda to tak, że prawdopodobnie przez to, że jest bardzo duża konkurencja, bardzo dużo ludzi wrzuca i tak dalej, ale... dużo wolniej sobie te viewsy zdobywa. Ale zdobywa, bo nagle się wchodzę po dwóch miesiącach i się okazuje, że on tam ma kilkaset, bo tam dobija do bańki. Nie? Więc to jest wszystko dziwne i gdzieś to tam jakoś z tymi ludźmi rezonuje. Aczkolwiek cały czas nie mogę robić stricte pod to, co wiem, że się ludziom na 100% spodoba, aczkolwiek jest to kuszące, żeby tak robić, no bo też chcę mieć coś z tego od siebie. Mi to sprawia dużą radość, ale największą radość mi sprawia, jak coś śmieszy mnie naprawdę i ludzi też śmieszy naprawdę. Czasami się mijamy, ale czasami to wypala. Natomiast kontent z pieskiem jest dosyć bezpieczny, bo widzę, że to akurat się podoba najbardziej. A to no. Ciekawe, ja chciałem zapytać właśnie o inspirację, ale nie jeśli chodzi o muzykę The Bullseye, tylko właśnie o Bullsjasz projekt. Czy masz jakieś takie inspiracje właśnie, nie wiem, komediowe, czy może właśnie jakieś zespoły, które wykonują komediową muzykę? Bardzo, to znaczy w ogóle cały styl tego wszystkiego, on, jak tak rozmawialiśmy o tych filmikach we Flashu, to myślę, że to wszystko jakoś miało wpływ na to, że kiedyś był taki badger, nie tak, wiem, czy oczywiście, klasyk. Tak, wiadomo. Jest to... To później była taka strona Pounded i to tak jakby z jakichś odmętów 4chana były brane takie wkrętowe lupy, kolorowe, właśnie przesadzone. Później pojawił się taki twórca Bill Woods i on miał właśnie oczywiście. Takie autotunowe wstawki. Oh hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. To u mnie to tak staram się właśnie, żeby to było kombo tego wszystkiego i jakoś... A teraz jak powiedziałeś o tym Billu, to widzę rzeczywiście. On zapoczątkował takie... On jest dużo bardziej jazzowy, jest dużo bardziej prostacki, to jest, on jest wykształconym, pewnie wspaniałym jazzowo człowiekiem, a u mnie to jest taka właśnie bardziej beka na warstwienie wokali i bardziej, żeby pójść w beat, właśnie bardziej w dżingiel, a u niego w sensie taką bardziej jakby to mogło być elementem utworu, a u niego jest to no takie stricte
podkręcenie jakiegoś, jakiegoś elementu, nie podbitka jakiegoś takiego, jakiś taki impact, nie? No, jakoś gdzieś się tam krzyżuje wszystko. To jest ciekawe, bo w ogóle ja też mam jednego wiralowego TikToka w swojej karierze, tak zwane Ludzie to debile. Jest taka mini pioseneczka. Kolejny dzień potwierdza, że Ludzie to debile. Ja właśnie też Billem Wurcem się inspirowałem, robiąc tę piosenkę, także... No, to ja chyba pierwszy raz jakiś ten filmik, co tak wypłynął, to chyba była historia Japonii z 2000 tam... Tak, a potem historia świata. Potem była historia świata, no wspaniała rzecz. No. Łapiąc cię za słowo historia Japonii, chciałem zapytać o twoją przygodę związaną z Azją. Okej, okay. Sprytne. Follow-upik? Tak. No, było tak, że w latach od 2017 do 2021 pomieszkiwałem w Azji, bo na zmianę lataliśmy ze sobą do siebie z moją ówczesną dziewczyną, no i tak właśnie podwiedzałem trochę, ona akurat była z Indonezji, to posiedziałem w Dżakarcie, w Singapurze, a tak też jeszcze właśnie zawodowo w międzyczasie było, że zajmowałem się handlem z Chińczykami i też Chin trochę żeśmy z północy na południe podjeżdżali, no. Taka historia. Ciekawy fragmencie tak w życiorysie, nie? To jest bardzo właśnie fajnie pokazuje, bo to też akurat, bo z Darkiem jak zaczynaliśmy z The Bullseyes, to w ogóle to się nie miało nazywać The Bullseyes, bo to sama nazwa jest trudna, więc chcieliśmy normalnie pisać po polsku, bo takiej muzyki w Polsce nie było, żeby to jakiś duet, tak rockowo, chwytliwie i tak dalej, no ale później właśnie pojawiły się te tematy globalne, pojawiła się ta dziewczyna, to wszystko i to mnie utwierdziło, że fajnie tak sobie skrócić ten dystans, że ten świat jest taki, że to jest wszystko takie dostępne, takie w zasięgu ręki, nie? Że to nie jest jakieś romantyczne, że gdzieś tam się nie wiadomo jak żyje, tylko to są normalnie ludzie, z którymi masz kontakt i czasami do nich przyjeżdżasz i ich widzisz, jakieś takie... duża doza takiej pospolitości się w tym pojawiła, że ten świat tak właśnie wygląda. To utwierdziło w tym, żeby jakoś ten content robić taki bardziej międzynarodowy. Później zaczął COVID, a później wylewanie serca komediowe i tutaj się okazało, choć jak pokazują algorytmy bardzo słusznie, że robienie tego tak bardzo po polsku też jest spoko i co wiele dróg. Proszę, to ja mam w ogóle takie pytanie, które łączy i branżę muzyczną, i branżę TikTokową. Mhm. Czy zauważyłeś, że TikTok ma jakiś wpływ na branżę muzyczną? Czy jest, że jest jakaś TikTokizacja muzyki? Tak, jak najbardziej. No. Że w ogóle masz tak, że dobry utwór w dzisiejszych czasach powinien mieć takie 3-15-sekundowe fragmenty, z których da się je wyciąć z kontekstu, nie? Tak. I zrobić filmik, no to bardzo, bardzo. Sam fakt w ogóle tego, że przez to, że te krótkie formy tak jakoś upłuciły zdolności człowieka do utrzymywania uwagi, to w ogóle trend, że utwory coraz częściej już nawet nie trwają. Kiedyś było 3:30, później było 2:50, teraz poniżej 2 minut, nie? A nawet utwory rapowe, co minuty, nawet poniżej minuty. Poniżej minuty, albo masz, że jeden utwór, to tak naprawdę są dwa zlepione utwory, nie? Że słuchasz 2 minuty, a w połowie się beat zmienia, a flow się zmienia, wszystko się zmienia, mógł być inny numer, ale zrobili 2 minuty. Tak, bo właśnie to mnie bawi, nie wiem, czy kojarzycie ostatni singiel, ten taki bardzo popularny Lil Uzi Verta, I just wanna rock. No. I tam właśnie to w zasadzie jest dwa razy ten sam fragment zlepiony, potem spowolniona wersja utworu jeszcze na koniec, nie? A spowolniona też po to, że slowed and reverberate, czy trend na TikToku też bardzo działa, nie? Zarówno ten slowed and reverbed i jeszcze sped up jeszcze wersja. Gadaliśmy o tym też w podcaście właśnie a propos Wednesday i tego trendu z Lady Gagą. Tak. A to w ogóle... Tylko, że my jako młodzi artyści gramy tak naprawdę w tą samą grę, w którą grają wielkoludy i jest tak, że... ja mam taką teorię, ale mi się ona sprawdza. TikTok nie chce płacić tantiemów, wiadomo, jak żaden organ. Właśnie ostatnio czytałem, że z ZX-em podpisali. Tak. Natomiast chodzi o to, że jeśli TikTok ma do wyboru treści, które są zarejestrowane pod tantiemizację, a takie... niezarejestrowany pod to zawsze będzie pompował te, gdzie nie musi płacić nic, nawet jeśli to jest 0,16 grosza, nie? Od odsłuchania, więc nawet dużo mniej, ale i przez to, znaczy za każdym razem jak wrzucałem na TikToka treści, które miały jakiś utwór młodego artysty, który został zarejestrowany w bazie TikTokowej, te zasięgi były dużo niższe. Nawet do tego stopnia, że miałem porównanie, kiedy wrzuciłem utwór, bardzo identyczny prawie, że content, tylko że wrzuciłem numer, którego specjalnie z dystrybutorem
nie rejestrowaliśmy w bazie TikToka. Jednak nie było problemu. Piesek nie został zarejestrowany w bazie TikToka. Mhm. Więc ten dźwięk, TikTok nagle stwierdził, że okej, mamy dźwięk wiralowy, nic nie musimy płacić, niech sobie swobodnie idzie, nie? A czułem, że w momencie, kiedy to jest zarejestrowane, tam następuje jakaś blokada i musiałoby to być absolutnie fenomenalne, żeby to poszło dalej, nie? Proszę, ciekawe. Tak mi się wydaje, że tak jest. Dlatego radziłbym młodym artystom nie rejestrować utworów w TikToku. Nie zbiednieją od tego przelewu na 40 groszy, a szansa tego, że ten content pójdzie dalej, jest dużo większa, moim zdaniem. I wydaje mi się, że przez to, że teraz ZAX jeszcze w to wchodzi, to TikTok będzie jeszcze mniej skłonny do tego, żeby te tantiemy płacić i będzie jeszcze bardziej blokował ten content. Natomiast ta święta trójca Warner, Universal, Sony, oni mają bezpośredni kontakt z TikTokiem i wydaje mi się, że te trendy, to wszystko, to są rzeczy ugadane, może nie na takiej zasadzie, że tam siadają i mówią teraz to, tylko że po prostu wszyscy wydani przez dużego dystrybutora, oni mają inne jakieś tam stawki, powiedzmy, i ten content może iść, dlatego jak coś trenduje, no to coś, co już jest jakoś tam popularne, podczepione pod coś większego. Taką mam teorię. To co, to może przejdziemy do ostatniego segmentu naszego podcastu, czyli... Rekomendacja muzyczna. Okay, tak jest. Czy masz może jakiś album dla nas do polecenia? Miałbym... W przeciwieństwie do treści, które tworzę, bardzo lubię muzykę taką garażową i taką bardzo bezczelnie dziwną. I bardzo polecałbym zespół Psychedelic Porn Crumpets. Co to za nazwa? To jest zespół z Australii. Co bardziej eklektyczni odbiorcy mogą znać King Gizzard, Lizard Wizard. Podobny typ muzyki. I oni mają taki album High Visceral i mają part 1 i part 2. Oba te party polecam. Dobrze. Będziemy musieli jakiś fragmencik tutaj wrzucić. Tak jest. Może jakiś utwór polecasz, żebyśmy fragmencik... Wydaje mi się, że Surf's Up, Cornflake. Zobaczycie. Podejście linka, podepniecie. Jasne. Dobrze. To co, dziękuję ci bardzo za to, że się widzieliśmy. Trochę czasu minęło, nie? No od studiów to, kurczę, czas bardzo szybko minął, 12 lat. Tak, 12, aczkolwiek tak jak cię zapamiętałem, takiego się widzę cały czas teraz, więc czas leci, a się nie zmieniamy. To co, to dziękujemy ci bardzo. Dzięki wielkie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się.